Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kolejne gołębie, które u Manfreda Bulli się znajdują, a są przeznaczone na wystawienie na naszych aukcjach, są to gołębie pochodzące z hodowli Augusta Woutersa. To nazwisko nam jest znane, bo i Marcela Woutersa, Luisa to jest dość popularne nazwisko. Natomiast tutaj mamy gołębie Augusta Woutersa. O tym hodowcy to ja może oddam głos Manfredowi i on coś nam więcej powie. Proszę bardzo. Witam, August Wouters. Bardzo dobry gracz w Belgii. Były już niestety. Nie żyje? Nie, czy były gracz? Były gracz. Były gracz. W 2016 roku ta hodowla została sprzedana z powodu wieku i stanu zdrowia. Mhm. I ona gdzie została sprzedana? Na Pipie gdzieś, czy tak? Nie. Poszła na Daleki Wschód? Daleki Wschód, tak. August Wouters to był bardzo praktycznie do 15 roku włącznie, to był bardzo dobry gracz. Na jakichś dystansach się specjalizował? Średni. Średni dystans. Średni dystans. Praktycznie do końca bardzo dobrze leciało. Oglądałem jeszcze listy konkursowe, które nie były wtedy kodowane, które jeszcze są niekodowane i tam naprawdę rozwalał tam konkurencję. Z czego jest znany August Wouters? Jest znany przede wszystkim z jednego gołębia, to był ten słynny Blue Dream, pierwszy narodowy as Belgii na średnim dystansie, który zrobił 10 pierwszych konkursów. A to jest ten taki coś tego z Stellermanem. Ale to jest ten średni dystans, który taki ma René Goijkens też? Nie, to bo ma krótki średni Goijkens, co? Czy nie? Tam jest jakiś podział. Aha, rozumiem. Na ten krótki, średni i tak dalej. I ten właśnie słynny Blue Dream 10 pierwszych wylatał. Obecnie znajduje się u Wernera Stellermana i naprawdę jest popyt na te gołębie z Blue Dreama, bo to się sprawdza. Jest również znany z tego, że bodajże ojciec Big Bossa od Repera, ten Big Bossa, który obecnie jest u Herbotsów, to też był oryginalny August Wouters. Także to była naprawdę bardzo mała hodowla, tam było zawsze maksymalnie z rozpłodem i do grania, tam było maksymalnie zawsze 40 gołębi, nic więcej. I to były gołębie naprawdę na wysokim poziomie. I to są, że tak powiem, białe kruki, bo to są gołębie z roku 16, ostatniego lęgu, jaki August wypuścił. Jest ich tu 12 sztuk. A ty jak on je wypuścił, to od kogo? Ty je odkupiłeś od kogoś, czy one są, że on dał jeszcze, u niego były? One były u niego, pojechał Hans Hirn. Aha. I praktycznie wziął ten cały lęk. Dlatego tutaj widzimy, jest od Hansa Hirna jeszcze plan lotowania i sukcesy jego tak zaznaczony, bo pokażmy ten rodowód, bo ja chciałem też zwrócić uwagę, żeby proszę się nie zdziwić, że tego Blue Dreama to trzeba będzie sobie szukać, bo on tutaj niestety zrobił takie coś tylko, że na rodowodzie ma numery wypisane. Podobnie jak Rick Flomas. No właśnie to są takie, a Rick Flomas to samo, to jest ten hodowla, z której pochodzi Hurricane 51 i zobaczmy, jest dodana karta własności, zobaczę tylko czy na karcie nie pieczątku nie ma, ale to jest ta karta i tutaj tak wygląda rodowód. Tutaj nie ma nawet co się rozpisywać, trzeba będzie po numerach sobie najwyżej ewentualnie tego Blue Dreama, co tam pochodzi, szukać, znaleźć. Ewentualnie się, no mówię, tam gdzieś nas posiłkować innymi stronami internetowymi. Tych gołębi, tak jak powiedziałem, jest 12. Jaka cena jest wywoławcza tych gołębi? 400 zł. 400 zł, także... Bardzo przystępna. Rodowód wygląda tak, jak jak widać. Natomiast co mogę powiedzieć, miałem te gołębie w ręce oczywiście i jeśli ktoś szuka gołębi, a nie rodowodów, to tu to znajdzie, bo to naprawdę jest wysoka jakość. Nie rodowodu, ale gołębia. Rozumiem. Także dziękujemy bardzo. Zachęcamy wszystkich, żeby zainteresowali się hodowcy tymi gołębiami. Mówię, postaramy się też znaleźć jakieś informacje więcej o tym hodowcy, może z jakichś katalogów. Także zobaczymy wszystko. Do zobaczenia na razie. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dobry lot.